Waga miejska. Waga miejska wystawiona w domu Heftera to waga dźwigniowa. Do momentu zniszczenia budynku wagi radcowskiej w XVIII wieku była zawieszona nad jego wejściem. W kamiennym budynku przed cmentarzem świętego Jana handlarze mieli dostęp do wag i odważników dla swoich towarów. Zachowała się bardzo precyzyjna waga belkowa. Została wykonana w 1693 roku według wzoru znanego kupca żytawskiego Andreasa Noaka. Belka wagi ma 2 metry długości i ozdobiona jest ornamentami oraz opatrzona datą 1693. Deski wagi, zawieszone na 3-metrowych łańcuchach, mają długość boczną wynoszącą 1,16 m. Andreas Noak urodził się w 1648 roku jako syn mistrza bednarskiego z Budziszyna. Zdobył zawód kupca i pracował w Lipsku oraz Dreźnie. Po śmierci ojca, wrócił do Budziszyna i zajmował się handlem lnem. Brakowało mu jednak żony. Przyjaciele doradzili mu, aby rozejrzał się za nią w Żytawie. Tutaj poznał Annę Marię Heinrich, którą poślubił w roku 1672. Ponieważ nie zdołał przekonać żony do wyprowadzenia się z jej rodzinnego miasta, sam przeniósł się do Żytawy, w której stał się jednym z najbardziej skutecznych i zamożnych kupców. Wzniesiony w 1689 roku dom Noaka, usytuowany przy rynku, wciąż pozostaje jednym z najbardziej okazałych, wczesnobarokowych domów patrycjuszowskich w mieście. Noak Zlecił wybudowanie własnej modlitewni przy kościele klasztornym i renowację kościoła na własny koszt. Jako mieszczanin o wszechstronnych zainteresowaniach zajmował się architekturą, statyką, geografią i optyką. Portrety Noaka i jego żony zaliczane są do najważniejszych przykładów malarstwa barokowego w Żytawie. Noak zmarł w 1701 roku w naszym mieście.